Uczniowie szkół podstawowych, którzy dziś odwiedzili zespół szkół ponadgimnazjalnych, przyjechali tu nie aby zwiedzać szkołę, ale żeby odebrać z rąk lubuskiego kuratora oświaty dyplomy i wyróżnienia za udział w konkursach interdyscyplinarnych. Z roku na rok jest coraz więcej laureatów. Każda szkoła stara się pokazać w swoim środowisku jako szkoła atrakcyjna dla każdego ucznia. To, że pewne szkoły osiągały sukcesy parę lat temu, nie jest zapisane dozgonnie. Konkurencja cały czas goni i to mnie bardzo cieszy jako kuratora, dlatego że to pozwala na rozwijanie wszelkich zainteresowań uczniów. Wśród nagrodzonych byli uczniowie, którzy zostali laureatami konkursów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i konkursu historycznego o losach żołnierzy przełomu XVI i XVII wieku. Lubię te przedmioty i się w nich czuję dobrze. Myślę, że jestem dobra z polskiego i z historii. Brałem udział w konkursie matematyczno-przyrodniczym. No i ogólnie lubię matematykę i przyrodę. To był twój pierwszy konkurs? Nie, jeszcze w tym roku byłem laureatem. Ja brałem udział w konkursie Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego od Obertyna do Wiednia i nie przygotowywałem się zbyt długo, tylko na etap szkolny trzeba było się długo uczyć, a potem już samo mi wchodziło do głowy. Lubuski kurator oświaty docenił także pracę nauczycieli i dyrektorów szkół. Jak przyznają nauczyciele, przygotowywanie dzieci do olimpiad i konkursów to trudna, ale przyjemna praca. Praca nie jest łatwa, ale co roku bierze w tych konkursach wielu uczniów udział z różnymi właśnie sukcesami i niektórych nie trzeba zachęcać, innych z kolei trzeba po prostu w jakiś sposób też zmotywować, ale generalnie dzieci chętnie biorą udział w konkursach. Na zakończenie imprezy dzieci pokazały, że ich zainteresowania wykraczają poza naukę i odnoszą sukcesy także w takich dziedzinach jak taniec i śpiew.